Kalczyć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku Dajzaka. Nagrywa się, oczywiście, dobra. Graliśmy ostatnio challenge, ja nagrywam znowu jeden odcinek na zapas jakby. Nie widziałem komentarzy z poprzedniego, ponieważ dzisiaj jestem trochę zajęty wieczorem. Nie wiem, czy w ogóle będę w domu. Może do Łodzi pojadę znowu. Dobra, gramy sobie Samsonem dzisiaj, tak jak mówiłem. Ostatnio obiecałem, że sobie Samsona odblokujemy, bo już po prostu mnie, jeden z moich moderatorów, pozdrawiam ci Grim serdecznie, mnie tak męczy, zagraj Samsonem, jego ulubiona postać. Ojejciu, no masakra. Dobra, zobaczymy, jaki będzie Samson alternatywny, jeśli mi się uda odblokować. W ogóle zmienili tego Samsona z wyglądu, taki teraz trochę... Nie wiadomo, co to jest, Tarzan Boy normalnie. Jezu, jak ta piosenka? Tarzana! Coś jak to leciało, już nie pamiętam, tylko pamiętam, że była przeróbka, jak było to Euro 2016, jak Pazdan tam świetnie bronił. Czego dziewczyno chcesz, Pazdana? Dobra, nieważne, lecim. Gramy naszego Ajzaczka. Zobaczymy, co tu się dzisiaj trafi. W końcu normalne podejście. Player card! Ej, to jest bardzo dobry item aktywny. To jest świetny item aktywny na tym. Nie dość, że dodatku, to jeszcze na tej postaci. Im więcej czerwonych serduszek, tym na przykład jak pójdę do maszyny do oddawania krwi na Samsonie, jeżeli taka się trafi po drodze, to ja będę mógł oddać bardzo dużo tego zdrowia. Superowo, naprawdę, superowo. Pierre Carta bardzo nie lubiłem właśnie w Afterbirth Plusie. No to jest ta rzecz, która jak dla mnie się zmieniła najbardziej, że w Afterbirth Plusie nie przepadałem za czerwonymi serduszkami. Ja cię kręcę, co tu się dzieje się? Dwa solharty, dobrze. Nie przepadałem za czerwonymi serduszkami, bo się po prostu ich nie opłacało mieć. A teraz to jest ekstra. Kurde, i Petrified Poop to jest dobry trinket, ale Child's Heart to też jest bardzo dobry trinket, szczególnie właśnie na Samsona, mi się wydaje. Będziemy mieli więcej dropów czerwonych serduszek, jeśli dobrze kojarzę. Tak to chyba działa. To wiecie co, ja rzeczywiście porozwalam wszystkie kupy na tym piętrze, jakie się tylko da, mając jeszcze Petrified Poop. I na tej walce z bossem już Petrified Poop zostawię jakby na kolejne piętra, zrzucę po prostu, żeby mieć tą część klucza, tam cracked key, żeby potem się trafił. Dobra, kolejny solharcik, super. I jak nigdy ostatnio będę szedł dzisiaj na Devil Roomy, bo ostatnio staram się trochę Devil Roomów unikać, bo no tak jak mówiłem, bardzo lubię czerwone serduszka teraz w dodatku, są mega mocne. A Devil Roomy oznaczają zazwyczaj, no, brak tych czerwonych serduszek. Więc ja bym rzeczywiście raczej poleciał w stronę Devil Roomów dzisiaj. Może się uda zobaczyć jakiegoś Brimstone'a z nową synergią. Cały czas mi się wyświetlają teraz też polecanych, mimo że ja w ogóle nie oglądam Isaaca kompletnie. Nie wiem, od włączania własnych odcinków? Albo być może było Mangiego odcinki włączam, bo ja nigdy nie oglądałem odcinków z Isaaca. To teraz Mangetsu nagrywa Isaaca i u niego czasami to oglądam, jak nie nagrywa na przykład postacią, którą jeszcze nie grałem, bo nie chcę sobie spoilerować. I może YouTube pomyślał, że ja zacząłem jednak Isaaca oprócz nagrywania też oglądać. I mi się ciągle wyświetlają w komentarzach, Boże, w komentarzach, ciągle mi się wyświetlają w polecanych takie filmiki. Jest jakiś kanał, który nie ma w ogóle niku, jest pusty kanał, jakby bez niku. I się jego kanał wyświetla i znalazłem nową ciekawą synergię w Repentance. I tak po prostu dzień w dzień mi się coś wyświetla. Tylko widzę listę tych itemów, ale nie oglądam tego, bo ja chcę wszystkie synergie sobie odkryć samemu i zobaczyć samemu. Dobra, całe piętro. O, szkoda tych dwóch kupek, że tutaj nie rozwaliłem. Może kolejne coiny bym dostał. Mówi się trudno. Nic ciekawego chyba w sklepie i tak do kupienia nie było. Jeśli dobrze kojarzę, jeszcze raz sobie tam wejdę. Ała! Czemu? Dobra, idziemy na kolejne piętro. Na razie na Downpoura nie idę. Pójdziemy sobie na kolejnym piętrze. Top 10 soundtracków w Isaacu. 11. W życiu jest jak jest. Najgorsze jest to, że ja czasami nie mówię tego na odcinku, ale moja narzeczona kiedyś oglądała każdy mój odcinek. Potem sądzę, że jak dużo osób z Afterbirtha, no już po tym 200 odcinku dała sobie spokój, już tam oglądała tylko jak rzeczywiście miała czas, a nie, że wyczekiwała na odcinek. Teraz wyszedł Repentance i też praktycznie ogląda każdy odcinek i czasami jak przechodzę obok i widzę, że jestem na Downpourze, to ja po prostu, no to jest silniejsze ode mnie, muszę po prostu zaśpiewać to. No nie, mi w łeb weszło. To w życiu jest jak jest. Nie jestem w stanie tego wyrzucić z siebie. Dobra, mieliśmy 5 coinów wchodząc na to piętro, więc powinienem mieć szansę na Arcade Room. Byłoby bardzo miło, jakbym miał Arcade Room.
moglibyśmy oddać pieniądze w maszynie do donate'ów, znaczy w maszynie do oddawania krwi. Demon's Tale, zawsze zapominam, co on robi. Wydaje mi się, że to jest chyba ten jeden z tych itemów, który daje nam zwiększone obrażenia za im więcej itemów z Devil Roomu, jakie posiadamy. Być może, tak mi się wydaje, że tak to działa, ale mogę się mylić. Boże, ale beznadziejny pokój, taki wąski, z takimi obrażeniami, trochę słabo tutaj uniknąć. To są w ogóle tacy niefajni przeciwnicy, bo oni czasami się rozwalą i chyba od razu znikną, a czasami się pojawiają właśnie bez tych łbów, krwawiąc i nam zadając obrażenia. No, ale to jest ciekawe, tak? Takie forty można z niego mieć. O, w ogóle sobie przypomniałem. No bo ja mówię to forty ostatnio. Jako ten cytat z Kapitana Bomby. I naprawdę dużo moich widzów tego nie zna. I mnie rozwalają te komentarze. Ryfek, nie mówi się forty, mówi się 50-50. Cały czas popełniasz ten błąd. Ryfek, po prostu. No nie, rozwala mnie to. Dobra, kupię sobie kolejnego Soulhearta i idziemy na walkę z bossem. Pierwszy Devil Room, 100% szans, jest fajnie. Jakby się teraz Goatheadzik trafił, no powiem wam, że połączenie Goathead i Prayer Card to by było naprawdę coś. To by było takie mięsiste połączenie po prostu. Dobra, zwiększę sobie obrażenia, idziemy na walkę z bossem. Nie mam bomby żadnej, troszkę szkoda, bo tu jest dużo znajdziek za jedną bombę. Ale już się mówi, trudno. Co na walce z bossem? Duke of Flies. O, to ja bym zrobił tak. Tak, o dobra. I nie ma Duke'a. Praktycznie nigdy nie użyłem tej karty High Priestess, a w końcu jest jakiś łatwy bossik, czemu tego nie użyć? HP up przed Devil Roomem. Nie opłacało się, bo jakby był Abaddon, to bym żałował, że go wziąłem. Ale to jest bardzo fajny item, Eye of Belial, ale czemu to mi zabrało moje Soul Hearty? Zdecydowanie bardziej wolałbym oddać tylko czerwone serduszka. Eye of Belial jest super. Mam beznadziejny zasięg, teraz ogarnąłem. Nie wiem, czy mu zmniejszali, że on zawsze miał taki słaby zasięg. Idziemy na Downpura. Czekam tylko w żyć. No dobra, już nie będę, bo już... Ile można? Ała! O Jezu, nie spodziewałem się tak szybkiego ataku z waszej strony. Zostałem zaskoczony. Co ja dzisiaj oglądałem ciekawego? Boże, cały czas to WWE. Naprawdę się uzależniłem. Jak mam wolną chwilę, jak... Ja tak chyba mam rzeczywiście. Nie wiem, czy wy też tak macie. Być może z moimi odcinkami z Isaaca tak macie. Ale ja raz na jakiś czas sobie zmieniam po prostu content do oglądania, jak jem. No bo ja jak typowy taki gracz jem przed kompem oczywiście zawsze. Mam je zawsze. No mamie się to nigdy nie podobało i zawsze mnie jechał, że jak przy kompie jeść, ale zawsze mi pozwala, ale beznadziejnie dzisiaj gram. Zawsze mi wszystko pozwalała, grałem przy... Boże, jadłem przy tym kompie, no i zawsze coś do oglądanka. Ostatnio rzeczywiście Kapitana Bombę, później Egzorcystę, a teraz zleciałem właśnie na WWE do oglądania. Mecze Goldberga i tak dalej, dzisiaj właśnie oglądałem. Kurde, naprawdę, to trzeba mieć niesamowitą siłę. Aż od oglądania tego WWE, Boże, nie mogę się wysłowić, zachciało mi się ćwiczyć. Wczoraj pierwszy raz od dawna ćwiczyłem na ciężarach. Ostatnio w ogóle nie ćwiczyłem, bo z tymi nadgarstkami to jest straszne. Chodzisz po tych lekarzach i każdy ci mówi co innego. U jednego pan nie może ćwiczyć, bo ma pan rozwalone nadgarstki i to będzie gorzej. Do innego poszedłem, do ortopedy. Pan powinien zacząć ćwiczyć siłowo, żeby wzmocnić nadgarstki. Ale zarąbisty item. 2020, jest dobrze. Idziemy dalej. Dobra, coś w sklepie? Jakiś solharcik by się przydał, bo tu zaraz stracę szansę na Devil Angel Room. A to jest ciekawa rzecz. Szkoda, że nie mam bomb. Może się uda uzbierać bomby i kupię ten item. Bomb byłby spoko. Jakbym wiedział, że jest coś beznadziejnego w Treasure Roomie, to bym to ominął. Może bym to planetarium kolejne dostał. A tymczasem idziemy na walkę z bossem, potem białe ognisko, potem zmiana w Losta i idziemy jeszcze raz na walkę z bossem po kolejny item. Jakby ktoś się zastanawiał jeszcze raz, dlaczego ja chodzę na Downpura, a nie biorę części noża. Nie biorę, bo część noża mi jest na nic nieprzydatna. Nie idziemy na The Witness. Natomiast dodatkowy item z walki z bossem jak najbardziej zawsze jest przydatny. Super sprawa w ogóle, że rzeczywiście no, gracz ma taki wybór i ja bardzo to lubię, że nie ucinamy skrzydeł dobrym graczom,
jak ktoś jest dobry i czuje się na siłach, może rzeczywiście pójść specjalnie na jeszcze jedno piętro jako Lost z Holy Mantle, więc tylko raz otrzymać może obrażenia, może pójść na walkę z bossem. Kolejny HP up, no ale te HP upy z walki z bossem to już mógłby... Co to jest w ogóle? Zostałem na pierwszym piętrze HP upa, na drugim piętrze HP upa, na trzecim piętrze HP upa, jakie gówno. Ouija board, strzały spektralne, z chęcią wezmę i część przemiany w bookworma też wezmę, mimo że to jest mało mi przydatne. Ale no ja mam tak dużo zdrowia, że ja nie będę miał co z tym zdrowiem po prostu robić, więc seria, biorę każdy item z Devil Roomu, jaki się trafi. I tak jak mówiłem, wracamy się, białe ognisko, idziemy na to piętro alternatywne. Alternatywne, no lustrzane odbicie. Coś ciekawego? O, pigu, to wolałbym tu nie używać. Health up, okej, oraz health down. Dobra, to się pobawiłem pigułami. Idziemy do lustrzanego odbicia. Ostatnio w ogóle sprawdzałem sobie troszkę statystyki kanału od tego Repentance. No wiadomo, wzrosły kosmicznie. Ale jedna rzecz mnie bardzo zadowoliła, że oprócz dużego wzrostu wyświetleń, jeszcze większy wzrost procentowy jest widoczny w ilości waszych komentarzy. I to mi się naprawdę bardzo podoba. Uwielbiam czytać wasze komentarze. Mówię, czasami nawet na niektóre odpisuję zdecydowanie częściej niż kiedyś. To nie jest tak, że ja nie czytałem na przykład kiedyś komentarzy. Ja naprawdę praktycznie zawsze wasze komentarze czytałem. Niepotrzebnie użyłem przedmiotu aktywnego, ale to nieważne. Praktycznie zawsze komentarze wasze czytałem, ale ostatnio ich jest zdecydowanie więcej. O, health upik kolejny, super. Jezu, ja mam tych czerwonych serduszek, to jest chore. Ale teraz pod odcinkiem, no potraficie 500 komentarzy mi nawalić. Ja zawsze jak nie mam co robić, mogę sobie usiąść po prostu, włączyć sekcję komentarzy, posprawdzać, poczytać co tam piszecie. Naprawdę, bardzo mi miło. Dobra, Lil Bloop. To jest zadziwiająco silny boss, szczerze mówiąc, na mnie. Bardzo się cieszę, że rzeczywiście te strzały spektralne się trafiły, bo ułożenie piętra, z tego co widzę, na walce z bossem, na odbiciu lustrzanym się nie zmienia. O Jezu, no to już było troszkę tak średnio. No co to są za itemy z walki z bossem? No przy kogoś porąbało? To są najgorsze itemy, jakie dostawałem z walk z bossami, jak na razie kiedykolwiek, co się trafiły. Co to jest? 3 razy HP up i Magic 8 Ball. Nie wiem, może zwiększy szanse chociaż na... to planetarium? Ale słabo. Dobra, przejdę się jeszcze po piętrze. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze jednego coina albo jedną bombę dostanę. Chcę mieć te 15 coinów na kupno itemu. Jakbym kupił ten... Co to jest? Nie czytacz? Jak to się mówi na to? Łapacz snów! O, łapacz! Łapacz snów jakbym kupił. Jakbym nie przemijał, kolejna bombę. Super, mamy gwarantowane zakupienie tego łapacza snów. Teraz będziemy, jak przechodzimy między piętrami, będziemy widzieli, jaki na nas czeka boss i jaki jest item w treasure roomie. I jak rzeczywiście item będzie słaby, ja go ominę i może się jeszcze jakieś planetarium trafi. Wysadzamy was. Dobrze, że się ta bomba trafiła, bo jakbym został tutaj z 14 coinami, to byłoby mi bardzo przykro. Dobra, kupujemy łapacz snów, idziemy na kolejne piętro i mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby nie przewijać tych cutscenek między piętrami, bo to by było straszne. A w 14 minucie nagrania, kochani widzowie, przypominam wam, że możecie zostać łapkę w górę i zostać nowymi subskrybentami. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Dobrze, idziemy dalej. Nie przemijam tutaj nic, chociaż już palec automatycznie leci. W treasure roomie Gimpy to jest dobry item i Double Trouble. Gimpy jest dobry, ale czy ja chcę iść na Soul Hearty? Chociaż Gimpy... Czemu miałem tak mało obrażenia? A, bo mi 2020 zmniejsza obrażenia, zapomniałem o tym kompletnie. Gimpy chyba też daje zwiększoną szansę na dostanie czerwonych serduszek normalnie z piętra, więc ja bym tego treasure roomu mimo wszystko nie omijał, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Teraz jedną z fajniejszych rzeczy, jaką mógłbym dostać, jest latanie. Latanie ze spektralnymi strzałami to jest w ogóle Giga Cox. O Jezu, jak ja mam naprawdę mało obrażenia. Jest makabra, nawet tych... Na 2020 tych pijaw nie jestem w stanie zabić, dajcie spokój, ale bida. Dobra, kolejny HP up. I idziemy szukać naszych pokoi specjalnych. Co tam jest? Oj, śmieszny pokój, bo nie wiadomo co tam jest, póki się nie rozwali przejścia. Ktoś ostatnio wysłał na naszej facebookowej grupie screena, jak grał challenge z Catman, czyli mógł tylko przywoływać te takie małe kubki, nie można było strzelać.
mu się trafił pokój, którego nie mógł przejść, bo rzeczywiście został dodany taki jeden pokój, że żeby przejść trzeba rozwalić z każdej strony beczkę TNT, ale jak nie możesz strzelać, to jej rozwalić nie możesz. Ktoś powiedział, że można było bombę pchnąć przez szczelinę, ale wydaje mi się, że bomb przez szczelinę się... Co mu się stało? Tak się zblokował. Bomb przez szczelinę chyba się pchać w taki sposób nie da. Do sklepu nie idziemy, nie ma sensu w ogóle. Jak ja mam 3 coiny, co to jest za czempion w ogóle? Muszę ogarnąć te kolory nowych czempionów, naprawdę, bo na przykład te czerwone, nie wiem. Wiem, że któryś z nich na pewno zostawi za sobą taki szlam, który trzeba będzie jeszcze dobić później. Okej, to nie ten, czyli pewnie ten ciemno-czerwony to jest właśnie jeden z tych czempionów. A to co robił ten jasno-czerwony, nie mam zielonego pojęcia. Jest też jeden, o tak, właśnie o tym mówiłem. Jest też jeden bardzo fajny nowy czempion, który wszystkich przeciwników wokół leczy. Być może to był właśnie ten jasno-czerwony. Widziałem to na odcinku Mangiego właśnie, że gra sobie gra i jeden z przeciwników jest czempionem, który po prostu ma taką aurę healowania wszystkich innych przeciwników wokół siebie. Ciekawa sprawa. Kurde, to podejście powiem wam, że jest takie naraz super i słabe. Naprawdę, to jest takie połączenie świetnych itemów z tragicznymi z walki z bossem. Te HP upy, gdy ja mam prayer card, to jest najgorsza, najmniej potrzebna mi teraz tak naprawdę rzecz. Po co mi te HP upy? Po co? Jak ja co piętro dostaję minimum jeden, a na kolejnych będę miał pewnie nawet dwa. Być może na tym piętrze jeszcze jednego HP upa uda się zgarnąć z tego prayer karta. Jezu, ale zagmatwane to piętro? No, Curse of the Lost tutaj takie średnio przydatne, bym powiedział. Normalnie jak mam itemy aktywne, które rzeczywiście lubię aktywować często, bardzo lubię Curse of the Lost, bo mówię, piętro się zwiększa, mamy więcej ładunków po prostu. Jak mamy na przykład D6, to możemy dzięki temu więcej itemów zmienić. Jak mamy prayer kata, możemy więcej HP upów dostać. Ale chyba wolałbym po prostu tutaj widzieć wszystko i przejść dokładnie tam, gdzie chcę. Walka z bossem będzie ciekawa i Double Trouble to akurat jest super też dla mnie opcja, bo ja mam pociski z oka Beliala. Beliala czy Beliara? Zawsze nie wiem. Beliar to chyba był w Gotiku, nie? A Belial to normalnie, z Wajzaku, Book of Belial. Już nie wiem, sam. Dobra, idziemy z tymi Glowbenami. Najgorszy przeciwnik pod względem wydawanych dźwięków. Zaraz przy tych płodach, o Jezu, te płody są straszne. Idziemy dalej. W Treasure Roomie jeszcze nie byłem. A nieważne, czy item biorę, czy nie, podobno muszę obok Treasure Roomu przejść, żeby rzeczywiście szanse na planetarium się zwiększyły. I mówię, Gimp jest na tyle dobrym itemem, że ja bym rzeczywiście go wziął. Gimp jest spoko loko. A jak na razie z tych itemów z planetarium dostałem takie syfy po prostu. Naprawdę te itemy z planetarium są tak straszne. Co prawda widziałem tylko dwa, bo dwa razy mi się trafił jeden z najgorszych jak dla mnie. Szczególnie właśnie jak gram na padzie, czyli ten Mars. Jedyne tak naprawdę do czego go używam to darmowe wchodzenie do Curse Roomów i rzeczywiście w tym się sprawdza całkiem nieźle, ale czy darmowe wchodzenie do Curse Roomów jest warte itemu? Ja bym powiedział, że raczej nie. No i dobra, udało się użyć po raz kolejny naszego itemu aktywnego, więc kolejny HP up będzie. I czy ja chcę ryzykować stratę szansy na Devil Room idąc do Curse Roomu? Tak, chcę iść do Curse Roomu. Wydaje mi się, że na połowie Soul Hearta dam sobie radę. O kurde, no na pewno sam sobie radę. Dobra, idealnie, skrzynki jeszcze rozwalałem nasze tutaj rzeczy. Anzus mało przydatne, jak dla mnie. Sun jest zdecydowanie lepszą kartą, bo nie dość, że nas leczy, zadaje obrażenia przeciwnikom w pokoju, to też pojawia mapę. Co prawda nie pojawia Super Secret Roomu jak Anzus, ale no mówię, to leczenie, gdy ja mam tak dużo czerwonych serduszek, to jest super sprawa. Co mamy w Treasure... A dobra, co mamy w Treasure Roomie? Gimpiego, oczywiście, że mamy Gimpiego w Treasure Roomie. I tutaj... O Jezu, jak dużo trzeba tu jest znajdzie, jak poświęcić, żeby przejść do tych pokoi. A to jest coś... Poświęcę, niech będzie. Coś czuję, że to będzie opłacalne. To idzie aż jeden klucz i dwie bomby, żeby otworzyć skrzynkę złotą. Nie, no z tymi health upami to już przesadzacie po prostu, no. Ile tego? Ivy Baga mi teraz dajcie. O, Ivy Bag byłby spoko, bo Ivy Bag dla mnie teraz to byłaby generacja nie dość, że pieniędzy, to jeszcze zwiększanie obrażeń zadawanych.
No masakra jest, naprawdę masakra jest po prostu. Idziemy na walkę z bossem, zobaczymy co wyjdzie. Double Trouble na bossie, który ma bardzo mało maksymalnego zdrowia, więc nie powinno być źle. Jakiś duży range up by mi się przydał jeszcze, bo no z tym rężem na Samsonie to rzeczywiście jest padaka coś. Nawet nie wiedziałem, że Samson ma tak słaby range, być może mu zmienili, albo no mówię, a Samsonem jakoś mega często nie gram, mimo że tę postać dosyć lubię. I po prostu nie wszystkie statystyki idzie, wydaje mi się, spamiętać w tej gierce. Dobra, ja przez chwilę myślałem, że mam tylko to pół Soul Hearta i już zaraz stracę szansę na Devil Room. Jest okej, nie ma co się bać, Rywku. Tears Up, w końcu coś dobrego, tak jest! I serduszko kościane na dodatek. Serduszko kościane jako ostatnie serce, jest superowe. No i co? Całe piętro, nie ma niestety Devil Roomu. Jest jeszcze Trinket tu zostawiony, więc już w ogóle super, na pewno się nie muszę martwić o kraktki. Mam tak dużo czerwonych serduszek, że nie mogę brać Soul Heartów. No to już jest trochę porażka. Ale ostatnie serce jako kościane jest naprawdę genialne właśnie z uwagi na to, że nie tracimy szansy na Devil Room, jak otrzymam obrażenia na to kościane serducho. Jak ja bym miał teraz? O Jezu, jak ten item się nazywał? Brittle Bonesy to była wersja tego itemu, która zwiększała zadawane obrażenia, a raczej dawała fajny efekt na nasze pociski. Mi chodzi o... No Brittle Bonesy, ale bez krwi. Ten item, który zamieniał wszystkie nasze czerwone serduszka na serduszka kościane. Przecież ja bym teraz to dostał. Co by się tu działo w ogóle? Do Cross Roomu idziemy. Idziemy, jak będziemy mieli troszkę więcej czerwonych serduszek. Czy to jest znowu HP up? Nie, już myślałem, że kolejny HP up mi się trafił. One makes you larger. O Jezu. No naprawdę, takie podejście po prostu... Po co ja użyłem kolejnego HP upa? No, że za dużo, za dużo. Podejście kontrastów, takie można byłoby powiedzieć. Połączenie bardzo dobrych itemów z bardzo średnimi. Ale żadnego damage upa jeszcze nie dostałem, no to trochę boli. Aczkolwiek na Samsonie zdecydowanie ważniejsze jak dla mnie są tearsy. Bo on damage upów to może dostać tyle z otrzymywania obrażeń, że on ma gdzieś tak naprawdę... że damage upa nie dostanie. Jedynie jak rzeczywiście przejdziemy na kolejne piętro. A, ja nie zobaczyłem co jest na tym piętrze w Treasure Roomie. Teraz ogarnąłem. Świetnie, świetnie. Jezu! Zapominam! Najgorzej. Dobra, ale sobie przynajmniej statystykę do komentarzy wbiłem. Już teraz jest na pewno ryfek. Nie przewinąłeś cutscenkę, jesteś dupa. Nawet już na grupie facebookowej ktoś stawił, jak sobie wytatuował The Lamp na ręce. Ja powiedziałem, że żadnego tatuażu nie mam. To zmieniamy, Trinket, oczywiście. Żadnego... Jak to działa beznadziejnie? O nie! Co jest z tobą? Czemu zmienili mojego Wiggle Worma? Czemu on jest taki tragiczny teraz? Jedynie z silnych, dużych przeciwników jest okej. A na zwykłe pokoje to będzie tragiczny. Are you Wizard? O, no to już w ogóle super. No dobra, lecimy z tym. Mam najgłupsze połączenie na pociski, jakie można mieć w tym momencie chyba. Ale niech będzie. Ja zostanę przy Wiggle Wormie. To jest naprawdę nie za ciekawy teraz Trinket jak dla mnie. Mimo, że jest Tears Upem, to na 2020 działa beznadziejnie. Ale ja przy nim zostanę, bo na walce z bossem mi się bardzo przyda. Zwiększy mi moje tearsy. I łatwiej będzie zadawać obrażenia. Dobra, są Soul Hearty do podniesienia przy Curse Roomie w Challenge Roomie, więc ja się wrócę, wejdziemy sobie do Curse Roomu. Może coś się uda dostać, może jakiś item z Devil Roomu. Wracamy się po Soul Hearty i idziemy w poszukiwaniu Treasure Roomu. O, tej skrzynki nawet nie otwieram. Obrażenia sobie zadałem, troszkę teraz w końcu będę bił normalnie i lecimy dalej. No jest, jest, w końcu pokój, na który czekałem. Zaraz będzie chwila prawdy, czy ominąłbym ten pokój, jakbym wiedział, co tu będzie, czy nie. Ło, w życiu bym nie ominął. To jest podwójny treasure room po prostu? Nie, analog stick, tears up. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest chyba tear delay również, więc naprawdę super, super. No to jedynie teraz ciekawostka, jaką będziemy mieli walkę z bossem. Co do za piguła, ręcz... No, ale boli! Co wy gadacie? To ja mam przez zasięg zaraz jak Azazel na laserze.
Nie, no spójrz jaki on zasięg. Ja teraz mógłbym wziąć number one'a, bo on by mi zupełnie zasięgu praktycznie nie zwiększył. Nie no, jest tragedia, serio, jakiś jeden range upik by się mógł przydać, taki porządny. Jakiś może traktor beam, coś w tym stylu, żeby mi jeszcze te pociski w linii prostej leciały. Jezu, kolejny jaki dobry trinket. Czemu nie mam możliwości wzięcia dwóch trinketów naraz? Zastanawiam się, który trinket jest lepszy. Ja nie wiem, czy Nose Goblin nie będzie lepszy od Wigglewarma. Wydaje mi się, że będzie lepszy. Właśnie na walkę z bossem szczególnie. Wigglewarm mi utrudnia trochę walkę ze zwykłymi przeciwnikami, za to ułatwia z bossami. Nose Goblin mi będzie ułatwiał ze wszystkim walkę, a z bossami szczególnie. Więc ja bym został przy nim. I mówię, wiem już, że działa na Brimstone'ach też ten efekt. Więc nawet jakbym dostał Brimstone'a Technology, coś w tym stylu, to i tak byśmy mieli efekt tych glutowych pocisków raz na jakiś czas. Dobra, czy tu może być gdzieś Secret Room? No na pewno nie tak, żebym postawił bombę jeszcze przy nim. Nie. Idziemy dalej. Walka z bossem. The Gate! Dosyć rzadki boss, naprawdę dosyć rzadki boss. Bardzo rzadko z nim walczę. Nie skaczcie piżamki, żeby was gejcik rozwalił. Oj, tu się robi niebezpiecznie. No właśnie dlatego. Ale poszło ok. Spora szansa na Devil Room. Tak jest, jest Devil Room. Nagroda pocieszenia. Co nam zwiększy? A, range. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Normalnie się nie cieszę, jak dostaję range upa z walki z bossem, ale teraz akurat mega przydatny. Beznadziejny Devil Room. Niestety. No i co? Depcy jedynka. Kolejne piętro. Idziemy już na walkę z matką i się cofamy do pokoju startowego, żeby odblokować alternatywną wersję Samsona. Zobaczymy, jak pójdzie. Statystyki nie są złe, no trochę tego mówię, damage upa brakuje szczególnie na początku piętra, ale oprócz tego początku piętra, jak parę razy mi się uda otrzymać obrażenia, na przykład właśnie mówię, na maszynie do oddawania krwi, której chyba jeszcze ani jednej nie widziałem przez całe podejście, co jest trochę przypałem, byłoby naprawdę nieźle. Właśnie jest taki memik na subreddicie Isaacowym, ktoś rzucił, Mangi mi ostatnio podesłał, ktoś tam rzucał też mi prywatnie, podsyłał, nie piszcie do mnie prywatnie na Facebooku, proszę was, nie odczytuję nawet tych wiadomości w większości wypadków. Lock up, o, czy chcę lock upa? Nie, ja tu roluję na coś lepszego. Nie przepadam za tym itemem. To jest tier zap i to niezły. O Jezu, na walkę z bossem, nie, nie lubię go, naprawdę go nie lubię. Wolę dostać coś ciekawszego. Sad bombsy też nie są jakieś mega ciekawe na moich pociskach. Nie wiem, co ja musiałbym mieć, żeby sad bombsy były dobre. To jest zazwyczaj item, który naprawdę zawsze bierzemy. Ale nie dziś. A to może być śmieszne? Mam nadzieję, że to poprawili i Pop już nie jest tak beznadziejny z pociskami przebijającymi się przez przeciwników. U mnie jest taki plus, że jeśli dobrze kojarzę, pociski z Eye of Belial, jak przelecą z przeciwników, nie dość, że są penetrujące i zadają więcej obrażeń, są też samonaprowadzające. I ja liczę na to, że no, one będą się samonaprowadzały na przeciwników, zostając w powietrzu, to mi też trochę zwiększy zasięg, więc no chyba działa całkiem nieźle. No na razie jestem zadowolony z tego połączenia. Wydaje mi się, że to serio może działać całkiem spoko. Ale dziwny pokój, strasznie naszpikowany kolcami. Bardzo łatwo poznać jest nowe pokoje po prostu po tych kamieniach z kolcami. Ciekawy dodatek w ogóle do gry, bo rzeczywiście nie było wcześniej przeszkody typu... No dobra, ogień były, no to dobra, były jednak te przeszkody, ale nie zwracałeś tak bardzo uwagi na kamienie, gdy się na przykład latało, bo kamienie nigdy złego nam nic zrobić nie mogły. A teraz jak latamy, to kamienie bez problemu mogą nam cały czas zadawać obrażenia. Dobra, na tym piętrze byłem wszędzie, do Curse Roomu się nie wracam, bo stracę szansę na Devil Room. Co to za piguła? Warp, range down, no broń Boże. Całe piętro. Jezu, co, jakie całe piętro, jaka walka z bossem, co ja robię? Ale bym dał tutaj ostro. Ale bym dał tutaj ostro. I dobrze, że znowu zapomniałem przeminąć. No nie wiem, po co jest ten łapacz. No, to jest jeden z tych itemów, którego nigdy się nie nauczę używać i do którego zawsze będziecie pisać komentarze. Boże, Rifek, naucz się używać tego Dreamcatchera, bo jesteś dupa. I dobra, mam kartę full. Już się bałem po prostu, już się bałem, że zapomnę o karcie full i pójdę na walkę z bossem. No to byłby przypał.
HP-ów kolejnych na razie nie używam. Idziemy na walkę z bossem. Wrócimy się do classroomu po walce z bossem. Karta full jest. Tak jak mówiłem, byle co weźmiemy, czy Polaroid, czy negatyw. Oba z tych itemów dadzą nam przejście na dodatkowe piętro. Boże, tyle już ten dodatek. Tak dużo minęło od wyjścia tego dodatku. Tak dużo nowych postaci odblokowywałem. Tak naprawdę co drugi odcinek odblokowuje nową postać jakąś. A cały czas widzowie się mnie pytają: Ryfek, jak się odblokowuje alternatywne piętra? Jak się odblokowuje alternatywne postacie? No kurde, jest tyle odcinków zatytułowanych nawet. Tam alternatywny Forgotten, alternatywny Kane. Przed tym odcinkiem często jest odcinek, który na miniaturce ma: odblokowałeś Kane'a, coś w tym stylu. No kurde, trochę poszukać. Ostatnio dostałem maila od jakiegoś widza: Ryfek, podeślij mi link do twojej facebookowej grupy, dzięki. To jakbym nie miał co robić, jakbyś nie mógł spojrzeć w opis jakiegokolwiek mojego odcinka. Pod każdym odcinkiem w opisie jest link do facebookowej grupy. Zdaję sobie sprawę, że to akurat był raczej żarcik, ten mail, który dostałem parę dni temu, ale no, dużo jest widzów, którzy rzeczywiście nadal takie rzeczy piszą, o takie proste rzeczy mnie proszą. No nie wiem, skąd ja mam wiedzieć, kiedy wyjdzie jakiś nowy dodatek do Hollow Knighta na przykład. To mnie też rozwala. YouTuberzy nie są wszechwiedzący, kochani widzowie, więc nie zadawajcie im pytań, na które wy nie znacie odpowiedzi, bo oni najprawdopodobniej też odpowiedzi nie znają. Co za piguła? Range up na pewno. Tears up, lock down. Tak szczerze mówiąc, szkoda mi trochę tych pocisków glutowych. Chociaż widzę na razie, że nie za bardzo się pojawiałem. To chyba się pojawia jedynie jak przeciwnika dotyka. Dobra, całe piętro z nami, ja mam kartę Sun na kolejne piętra, mam świetny trinket. Idziemy na te piętra alternatywne. Zaraz będziemy słyszeć darcie mordy Isaaca, ojca Isaaca. I HP jak mi się przyda jak najbardziej. Gehenna, no nie, Gehenna, to jest najgorsze piętro. Już po prostu jak usłyszałem ten głośny soundtrack, to już wiedziałem, co się szykuje. A ja nadal żadnego damage upa nie dostałem, prawda? Tak. Cały czas z tymi samymi obrażeniami od początku gry. Obrażenia 2-6 na Gehennie. No, jest dobrze, jest dobrze. Ale no mówię, na tyle fajne mamy wszystkie inne efekty, że jest okej. Okay. Jezu, jakie głośna jest ta Gehenna. Zrób ktoś moda, który ścisza Gehennę. I Ashpit i jeszcze inne te piętra nowe, alternatywne, bo to jest nienormalne. Co to jest za przeciwnik? Nie kojarzę go. Bardzo silny najwyraźniej. Kamień z X-em jest, może Small Rock się trafi. Niestety nie, ale Soul Hearty też przydatne. Oddajmy trochę zdrowia. Głównie tylko po to robię, żeby dostać rzeczywiście zwiększone obrażenia, jedno czerwone serduszko i idziemy dalej. Na tym piętrze już oczywiście Devil Roomu dostać się nie da, więc nie ma sensu jakoś specjalnie nie otrzymywać. Przepraszam? Ja nie ominąłem żadnego treasure roomu, nie? Ale jajca, co wy gadacie? Jest 1% szans na trafienie się planetarium. 1%. Uranus, Ice Tearsy. Okej, okay, lodowe jakieś łzy będziemy mieli, czyli pewnie raz na jakiś czas będę zamrażał przeciwników. Ciekawie, ciekawie. Ale jaja, losowy item. Freezer Baby, no a ice'owy tutaj rzeczywiście treasure room na maksa. Będę zamrażał niektórych przeciwników. Okej. Okay. Widzę, że to w połączenie pocisków z popa plus pocisków samonaprowadzających i przebijających przeciwników z zamrażaniem ich, chyba dosyć często będzie to zamrażanie zakładało. Ale to jest bardzo fajna sprawa. Ekstra, ekstra. Mówię, jeszcze to Ice Baby, które rzeczywiście swoimi pociskami też czasem będzie zamrażało. No będzie mało przydatne na walki z bossem, no bo bossów przecież nie zamrożę. Ale no spójrzcie na to, ja nawet nie nadążam tych przeciwników zabijać, bo po prostu szansa na zamrożenie przy takiej ilości pocisków jest zbyt duża. Ale śmiesznie się trafiło. No to jest jeden z tych itemów, który rzeczywiście bym mógł nazwać w miarę dobrym, jeżeli chodzi o te planetaria, bo te wszystkie inne itemy, jakie mieliśmy wcześniej, naprawdę to była taka po prostu kaszana. No nic, nic ciekawego, nic przydatnego, beznadziejne itemy. Idziemy dalej.
O Jezu, zapomniałem, żeby samonaprowadzające macie lasery brimstone'owe. Do Kerstrumu też wejdę z wielką chęcią, mimo że stracę Solharta. No ale mamy tyle czerwonych serduszek, więc jakoś się nie trzeba przejmować. Algis, bardzo przydatna runa. Byłaby, gdybyśmy mogli ją zatrzymać sobie na później, ale niestety zatrzymać Algisa nie mogę. Znaczy ja byłem wszędzie na tym piętrze. Nie byłem jeszcze w sklepie i coś czuję, że tu idziemy do drogi, do walki z bossem. O, nieważne jednak. Nie idę po lewo nigdzie. Rozwalamy kamień, dodatkowe coiny i lecimy dalej. Ostatnio tak sobie myślałem trochę o komentarzu w tym moim Isaacu na przykładzie Grid Mode'a, bo Grid Mode'a grałem tam chyba z 2 odcinki temu i w Grid Mode'ie non stop się coś dzieje. I z jednej strony to jest dobra rzecz w Isaacu, z drugiej strony nie. O Jezu, drapie się. O, dobra, mogę strzelać. Z jednej strony to jest spoko, że z drugiej strony nie. Powiem wam, że rzeczywiście do komentarzu ci zdał, no ale słabo. Jeżeli chodzi o komentarz, najbardziej lubię odcinki, w których mam OP podejście. Bo po pierwsze, dzieje się na tyle dużo, że mogę coś powiedzieć w odcinku i się jarać. Ale zarazem podejście jest na tyle łatwe, że mogę troszkę zluzować majty. O, łamek się small, spoko. Mogę trochę się rozluźnić i myśleć o innych rzeczach oprócz odcinka. Bo, no nie wiem, ja lubię tak opowiadać wam jakieś takie historyjki, co tam się działo i tak dalej. Rzeczywiście, jak mam takie, wiecie, podejście, gdzie jestem cały czas spięty i walczę o to, żeby przeżyć, to trochę przypał, bo muszę cały czas się skupiać na grze. Za to jak się nic nie dzieje w odcinku, no nie wiem, wiecie o co mi chodzi, no. Jak jest odcinek, w którym się nic nie dzieje, jest źle, bo jest nuda. Jak jest odcinek, w którym się dzieje cały czas coś, jest ok, bo można komentować Isaaca, ale trudniej się skupić, żeby pogadać o innych rzeczach. O, dlatego mówię. Niektórzy widzowie narzekają, że odcinki takie z przerąbanymi itemami są beznadziejne, dla mnie są zdecydowanie najlepsze, bo mi się najlepiej komentuje. Dobra, ja was na chwilę przeproszę, wysmarkam się i gramy dalej. No i jestem. Przepraszam za króciutkie cięcie. Bardzo lubię te komentarze. O, Ryfek, dobra, ze 2. 0001 sekundy później. No, przepraszam za króciutkie cięcie. No naprawdę, uwielbiam po prostu to, że w tym OBS jest opcja spauzowania nagrania. Ja nie wiem, jak ja to kiedyś robiłem. Ja po prostu musiałem cały odcinek na siłę, jak na przykład miałem katar. Ostatnio mam katar częściej i no to widać, że praktycznie w każdym odcinku robię pauzę na nagraniu. Nigdy z katarem takich problemów nie miałem jak ostatnio, więc rzadko to się zdarzało, ale jak już się zdarzało, no to była po prostu masakra, takie walczenie po prostu z samym komentarzem, z samym sobą. Normalnie odchylałem głowę do tyłu, żeby mnie ten katar jakoś nie zatkał, żeby nie było słychać, że jestem zakatarzony na odcinku. Boże, jak ja ich wszystkich zamrażam, co tu się dzieje w ogóle? Shut up! Keep pushing me like this, I'm leaving. Masakra, no tu się na nich w ogóle skupić nie da, jak się zrze cały czas tak ojciec. Dzisiaj, Boże, tak sobie, ile jest? 38 minut 15 sekund. Chyba najdłuższy odcinek, w którym jeszcze nie mówiłem o jedzeniu. I może tak go zatrzymajmy? A, bo wam powiem. Wczoraj mówię, oglądam sobie to WWE. Triple H'a jak walczy, no... Bardzo lubiłem zawsze AAA, za ostatnio jakoś już w ogóle. I on naprawdę świetnie wyglądał i no, czasami miał gorsze momenty, ale no... Gościu widać, że po prostu paker straszny, no wiadomo, że tam czasami sobie pewnie w tych starszych latach pomagali niektórymi środkami, ale to jest mniejsza z tym. Jak widzę po prostu gościa, którego uwielbiałem oglądać ze dziecka, który jest dobrze zbudowany, no aż chce się ćwiczyć, to mnie motywuje do ćwiczeń. Więc wczoraj się wziąłem za ćwiczenia, pierwszy raz od naprawdę bardzo dawna, bo tak jak mówiłem, lekarze mi jedni odradzali, jedni zalecali, więc wolałem nie ćwiczyć, żeby sobie nic złego nie zrobić, ale wyszło ok. Po ćwiczeniach, które skończyłem o, nie wiem, 23:30, zgłodniałem, więc co Ryfek po prysznicu i ogarnięciu się o pierwszej w nocy robił, otworzył opakowanie białej kiełbasy z Kauflanda, zagotował wodę, cyk, kiełbaska do wody. Bułeczka na grilla, no cudowna, po prostu cudowna kolacja. O, bułeczka na... Co wy robicie? Nie, normalni przeciwnicy. Mogę ich zamrozić?
Okej, mogę, już się bałem, że nie mogę ich zamrozić. Myślałem o jednej rzeczy. Mówiłem o tym na odcinku z Noity, że bardzo lubię takie streamy, na których ktoś coś ogląda i ich po prostu reakcje na to. Nie każdy streamer według mnie się do tego nadaje, ja mam po prostu paru, których lubię. I nie wiem, wydaje mi się, że być może niektórzy widzowie również chcieliby coś takiego ze mną zobaczyć, jakby taką bardziej posiadówę na tym streamie. Niekoniecznie cały stream z tego złożony, ale na przykład wiecie, po prostu pomiędzy podejściami z Isaaca na streamie coś sobie razem obejrzeć na YouTubie. Ja się śmieję, bardzo śmiesznie mi się wydaje i bardzo łatwo jak coś głupiego oglądam. Mogłoby coś z tego fajnego wyjść. I niedługo się zbliża majówka. Ja mam grilla elektrycznego. Normalnie się zastanawiam, czy w majówkę być może gdzieś pojadę i mnie nie będzie. Chociaż jakichś planów specjalnych... O, jeszcze ktoś został. Jakichś specjalnych planów teraz w ogóle sobie nie robimy. Ale myślałem, czy rzeczywiście w majówkę nie zrobić jakiegoś streamka. Za mną bym postawił tego grilla elektrycznego, jakąś karkóweczkę po prostu, piwerko bym otworzył, siedział z wami i tak między odcinkami po prostu bym tylko mięsko, między odcinkami, między podejściami bym mięsko tylko przewracał, zapijał browarka jakiegoś taniego i byśmy sobie gadali, chillowali bombę w majówkę po prostu, piękna pogoda, urywka na chacie. No nie wiem, nie wiem. Myślę, że mogłoby być nawet z tego coś fajnego. Mystery Sack, no wezmę od biedy. Kolejny familiar, który za mną podąża, więc akurat to mi się średnio podoba. Szczególnie, że to nie jest zbyt dobry familiar. Ale niech będzie. I to jest piętro Basement 2, okej. Czyli jeszcze jedno piętro przed nami. Zastanawiam się, co zrobić z tym moim itemem aktywnym. Czy ja chcę jeszcze jednego HP upa? Czy tak nie za bardzo? Chryste, jak ja zamrażam tych przeciwników, to jest nienormalne, ja mam jeszcze zero szczęścia, zerową statystykę szczęścia. Wydaje mi się, że jakbym miał większą statystykę szczęścia, to ja bym tu zamrażał przeciwników jak leci. Naprawdę niezły jest ten efekt zamrożenia. No, muszę pamiętać o tym przeciwniku, że jego pociski od ścian się odbijają. Cały czas mnie na to łapie. Naprawdę jest mega silny, jest jeden taki przeciwnik właśnie w Enter the Gungeon. Na piekle pocisków się praktycznie dopiero pojawia, który robi dokładnie to samo i na nim również mam niesamowite problemy, żeby czegokolwiek uniknąć. Ej, ale to zamrażanie, naprawdę jestem w szoku, ale widzę, że z dużym przeciwnikiem średnio sobie dają radę moje pociski. A nie, bo to są przyklejone pociski z mojego trinketa. Okej, czyli nie jest źle. Ale serio, żadnego DLZ-a nie dostałem. Całe podejście, tak jak patrzę na te itemki. Chyba nie. Gimpy 2020. No jedynie za damage upa mógłbym uważać jako tako Eye of Belial. Pieniążki, na nic mi niepotrzebne. Drugie kraktki mam, więc możemy sobie otworzyć dodatkowy pokój. Ale drom mordę, no. Jeszcze raz sprawdzę, na pewno mam dodatkowe kraktki. Tak jest, mam dodatkowe kraktki. Otworzymy sobie dodatkowy pokój. I może coś ciekawego się trafi. Cyk. No to nie jest jeden z tych ciekawych pokoi niestety. Wracamy się do Treasure Roomu. Bierzemy kraktki i ciekawe jak wygląda alternatywny Samson. No na tych podejściach z odblokowywania tych postaci nigdy nie jestem w stanie stwierdzić, co ta postać oczywiście będzie robić, jedynie jestem w stanie zwrócić uwagę na ich wygląd i rzeczywiście bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. O, ciekawe czy jak walczę z Plamem w takim pokoju, nie w walce z bossem i go oszczędzę i zostawię, to czy też z niego wyleci ten jego item aktywny. Jeśli tak, to nawet spoko. Dobra, idziemy dalej. Jezu, się podrapałem przed chwilą po łapie. Co dzisiaj jest? Środa. Wczoraj byłem u fizjoterapeuty i no zanim miałem problemy z łapami, nigdy praktycznie po lekarzach jakoś nie chodziłem i zawsze mi się wydawało, że wizyta u fizjoterapeuty to jest masaż relaksacyjny, to jest luzik arbuzik. O Jezu, i po prostu dłużej chodzę, kolejne rzeczy, co on robi, no mam całe ręce po prostu zakrwione jakąś metalową łyżką do butów, mi szorował od lewej do prawej, po całych plecach, po całych łapach. Mam całe plecy właśnie i łapy takie zakrwawione po prostu. Ech,
boli. Co jest z nim? Jezu, on wygląda jak... Leroy po bardzo złym miesiącu w mojej dzielnicy. Samson. Naprawdę nie wiem, czemu mi Leroya przypomniał. Dobra, idziemy spać. Oj, HP-upa zapomniałem ogarnąć, ale to tak naprawdę dobrze, bo jak dostanę Eternal Hearta, to będę miał dodatkowe jakby zdrowie do otrzymania obrażeń. Dobra, walczymy z Dogmą. Serio on się pojawił we mnie od razu i zadał mi obrażenia? Ale to jest w ogóle dupsko. Nie podoba mi się to. Dobra, item aktywny. Jak otrzymam obrażenia, powinien spaść Eternal Heart. Postaram się wyhamować te moje pociski na tym telewizorze. Jakoś strzelać z tak dużej odległości, żeby one wyhamowywały rzeczywiście na telewizorze. O, bo jak się w ten telewizor wbijają, to fajne obrażenia są w stanie zadać. Tylko no, nadal, ja tutaj żadnych obrażeń jeszcze praktycznie nie otrzymałem. Raz jedynie. Albo dwa. Więc moje obrażenia do zbyt dobrych nie należą. Ale tu jest walka z Dogmą. Tutaj jakoś specjalnie zwracać uwagi na to, jak szybko bossa zabijam, nie muszę. Na bestii zdecydowanie bardziej wolałbym już otrzymać parę obrażeń i no, te obrażenia moje się nie martwić, bo to będzie przecież makabra. Dogma chyba nie ma jakichś specjalnych ataków, których nie znam. Ma jedynie te lasery, ma jedynie tę taką szarżę jak jakiś tamburyn. Nie wiem, czemu mi tamburyn to przypomina Dogma, jak szarżuje. Ale no mówię, żadnych innych jakich chyba specjalnych ataków nie ma. Bestia i jeźdźce apokalipsy natomiast to kompletnie w ogóle inna sprawa. Im dłużej z nimi walczymy, tym więcej pazurów pokazują. Sądzę, że jeszcze sporo ataków, których nigdy nie widziałem, mają w zanadrzu. Ludzik arbuzik, czemu ty czasem jesteś paraliżowany? To mnie ciekawi. Ja nie mam żadnego efektu paraliżu przecież na moich pociskach. No i teraz dosyć niefajny moment. O Jezu, sparaliżowało go. O dobra, nie wiedziałem gdzie go się spodziewać. Co mu się stało? Czemu on umarł? Tak nagle? Miał tak mało zdrowia, czy mi się coś przywidziało? Nie wiem. Dobra, idziemy na walkę z bestią. Nie wyleczyło mnie niestety, za to dostałem damage upa całkiem fajnego. No, więc takimi obrażeniami można już lecieć. Skąd on ten efekt paraliżujących pocisków? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Nie przypominam sobie, jakbym brał cokolwiek, co może przeciwników sparaliżować. Siema mordo, do widzenia mordo. Ale się nakładałem tego pociski na siebie. Tak nieciekawie. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dosyć szybko wydaje mi się, że tego Femina byłem w stanie zabić. Ale co i tak jest najlepsze, a przegenialnie jestem sobie w stanie poradzić z dodatkowymi przeciwnikami, jakich ktoś przywołuje. No spójrzcie na to, co z tymi muchami tam stało, o Boże. Tych much nie ma, a moje pociski nie spadają. Ja mam całą mapę pocisków. To co, ja będę mógł sobie stać po prostu? Ja cały czas będę generował pociski, aż one nie znikną? Co się dzieje? Ej, jest zarąbiście. No wydaje mi się, że mógłbym równie dobrze sobie stać w tym momencie w jednym miejscu i jakiegoś bossa bym w końcu zabił. No spójrzcie na to, co się dzieje. Ja teraz nic nie robię. No dobra, tak nie szarżują mocno w przeciwników, jak myślałem. One są samonaprowadzające jakby dopiero jak ja strzelam. Bo jak przestaję strzelać, to one tak niechętnie raczej lecą. Dobra, ja muszę zacząć zwracać uwagę na przeciwników, bo co ja tutaj... To, co ja tutaj odwaliłem, to jest jakaś padaka po prostu. Tyle otrzymać obrażeń na walce z głupim warem. O, i War sobie troszkę poszarżował i utemperowaliśmy jego zdrowie bardzo szybko. Ale leci, dobrze jest. Ale to jest super, ale to jest super. No i ja w ogóle się nie muszę martwić tutaj pociskami od defa. Wszystkie pociski od razu lecą na tego kosiu, to jest genialne. Fajne jest to poczucie, jak ja się cieszę, że jednak tego popa wziąłem. Czemu nieraz przeciwnicy są zaciągani na bok? Nie wiem skąd te efekty niektóre mam po prostu. A no i cały czas ja mam zwiększane obrażenia, przecież im więcej obrażeń otrzymuję. Na bestii ile jest tego?
o nie, on się rusza całym ekranem, moje pociski znikają, dobra, o tym nie pomyślałem. To z tym jest trochę słabo akurat. Ale ogólnie bestia jest ogromna, no więc na niej tych pocisków trochę będzie. O tak, wciągaj te pociski. Ty je zjadasz, o. To akurat trochę słabo. Dobra, dobra. Pauza, o, wow, wow. Trochę mnie tu zaskoczył. No, paraliż na bestii różnie może działać. Zostajemy u góry. No i znowu zaraz pewnie będzie szarżował, bo sądzę, że naprawdę mu sporo tego zdrowia zbiliśmy. Powinno być okej. Będą spadać? Co jest? Już? Okej, już jest końcowa faza walki, ale zarąbiście. Nie, no to tutaj genialne podejście trafiło i żadnych damage upów, to jest najlepsze. No ale mówię, na innej postaci tak ciekawie z tymi itemami by nie było. Samson jest jedną z najlepszych postaci, jaką mógłbym dostać tak naprawdę na to połączenie itemów. Empty Heart, odblokowano osiągnięcie, bardzo się cieszę. No i jak wygląda? A, no już widzieliśmy Leroy na odwyku. O Jezu. Czemu on tu ma włosy? A tam nie miał. Undying Rage Berserk. Tak? Nie wygląda. Nie wygląda miło. Tu jakby jeńców nie brał, nie? No dobra, ja wam bardzo kochani dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro o 15:00. Trzymajcie się i cześć! Siema wszystkim. Parę tygodni temu na streamie żeście mi wpłacili dużo pieniążków i powiedziałem, że kupię za to trochę karmy dla zwierzaków w skierniewickim schronisku, więc lecimy teraz do schroniska. Nagrywam, żeby nie było, że sobie na burgery przejadłem, czy coś. Wyszło trochę ponad 500 zł, czyli tyle, ile miało wyjść. Zabrałem wszystkie puszki z marketu. Trzeba załadować to do mojego zarąbistego auciska. Może niezbyt schludnie, ale jest. Ja już pleców nie czuję. Masakra. Karma oddana. Ja nie czuję pleców. Wracam do domu nagrywać Isaaca. Miłego dnia dla was i waszych pupilów. Pa, pa.